Dobra, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Fable Zapomniano opowieści, gdzie tanecznym krokiem lecimy wykonywać misję. A, bardzo się cieszę, że już mamy ten pancerz płytowy, ale z tego względu, że widzę, że dobrze, że zainwestowałem przebiegłość, bo wtedy nie mogłem okradać tego gościa i bym się bardzo męczył. Pamiętam, kurde, że z misji głównych tylko wykonywałem. Nagoda od Gidi 5500, bardzo dobrze. Musimy pokazać się ze starszą panią, która tutaj mieszka. Tutaj jest gdzieś. Pok, pok. James, is that you? Sorry, to nie ja. James is my grandson. You have to find him. He's the only relative I have left. Oj. Such a sweet, helpful boy. I didn't know how I'd manage without him. I knew this would happen. He's gone back to those caves. I just know. He got quite a scare of the things he saw down there last time, I can tell you. But he did bring back some gold. Oh, and he found something else while he was there. I don't know what it's for, but it might be useful. Here. Krzyż sześciokątny. Please find him. I don't know what I would do if anything happened to him. W sumie to może bym wziął tamte wyzwania? Nie, dobra, wiem już. Bo właśnie sobie przypominam questy, to jest tak, że nie więcej kojarzę, a jak wezmę jakiegoś questa i usłyszę jakąś rozmowę postaci, to już powoli kojarzę, o co chodziło w danym zadaniu. Więc dobra. Lecimy wykonywać misję dla tej, powiedzmy, babci, która niestety straciła wnuka, gdzieś zaginął. Ale my zaraz to rozwiązamy, tą sprawę. I gra przycięła. Zobaczymy, czy ruszy. Ona tak może ma jakiś problem z czytywaniem rzeczy. Ten. No tu bardzo nie ma tu przeciwników, to rodzina. Proszę, X i woli. Jedzenie. Możemy iść dalej. Musimy się udać do jaskini Hobbesów. Dobra, wyciągniemy sobie ten. Somebody get me out of here! O, ktoś jeszcze jest tutaj. Bardzo. Mamy tutaj Hobbesy. Co wy tam trzymacie? I'm over here! Please let me out! Dobra. I'm over here! Ja ci dam tu mię picie, dobrze, że mam ten pancerz. Mamy dobrą ochronę z atakami. No już, tylko walczę tu z Hobbesem. Musimy się pospieszyć, żeby nam doświadczenie nie zniknęło. No już. It was rather embarrassing getting caught by those orbs. Me and the lads were searching the caves for treasure. Legends say it's full of their stuff. Well protected too. They caught us and stuck us in cages. Been taking us away one by one ever since. I don't know what they did to the rest, but I heard screams that'd chill your blood. But hey, less people, bigger share, right? So. What do you say we go looking together? Yes. Can't we go faster? These caves are filled with orbs. Pomóżmy temu bandycie, moim skarbu. Tylko oczywiście też musimy ratować dzieciaka. A już sobie przypominam, może było też chyba poświęcić tego bandytę, żeby na przykład nie walczyć tam chyba z jednym przeciwnikiem. A przy okazji z tego co... Pamiętam, to możemy też... Tak, dzięki możliwości leczenia, to możemy też leczyć naszych towarzyszy przez przypadek. To się zmienia blisko. Hey.
zobaczcie. That stench. Hero, your will energy is low. What the? Chcę zobaczyć tego naszego towarzysza i możemy iść dalej. Ładując hobbesów. This is where the bloody things got us. Came right from that room. Must have been guarding something. To na pewno spiżani coś jego śpiewają. No to chyba jest dużo. Stupid silver key chest. We'll never get that opened. Dobra. Ważne, że mam leczenie. Przypada, może jakieś dużo mnie leczy. Ale zawsze coś. Dobra. Leczenie. Tutaj mamy akurat dużo krótsze. Dostaniemy to. Eliksir mistrza wojny. You managed to open it. You can keep the reward from there. Jasne, potrzymam nagrodę swoją. A właśnie, co nam dawał ten... Hero, your will. Ten mistrza nam dawał? Chyba dawał nam jedną rzecz. Właśnie, Eliksir mistrza wojny. Zobaczmy. Po prostu nam przywraca, okej. Okay. Są też takie mikstury, co nam dodają trochę doświadczenia. Tam zręczności, siły i woli. To jest naszego kuka. Dobra. Pozabijajmy hobbesy. Hobbesy mają to do siebie, że one często wyrzucają z siebie jedzenie. O, masz. Just a bit further this way. Na przykład mamy tutaj atak z tyłu. Jeszcze chyba jedno tutaj jest hobbes, tak. No. Jeszcze ktoś? Au! Jak to chciałem zrobić? Przez przypadek, sorry. Masz tu, jesteś uleczony. Okej, idziemy dalej. Do głównej komnaty. Do kółka. Dobra, sobie otworzę. Zobaczmy, co tutaj mamy. Kasę. I've nowhere to put it, so you can carry the gold for now. Want my share as soon as we're out here, though. Don't forget some of that's mine. Jasne, typowy bandyta. Zawsze chce mieć połowę. Kasy. No, chętnie mogę ci dać nawet, co mi to szkodzi. Hero, your will energy is low. No niestety Mish Gidi zawsze będzie nam to mówić, że mamy za mało many. Musimy pilnować tego. Dobra, mamy naszego towarzysza uleczonego. Użyjmy klucza. Księżycowy tunel. Don't fuck you wanna go down there. Oczywiście też jest śmieszna rzecz, że zobaczcie jak bandyta biegnie z bronią. Come on! Do góry. We got the treasure, let's just get the hell out! Nie, ja muszę tu dzieciaka jeszcze ratować bandyto jeden. To jest ważne. Tak, i tutaj możemy poświęcić naszego towarzysza, żeby ratować dzieciaka. W jednej dłoni trzymać wielki młot. Tak bardzo. What do you want? You wish to take the child? I will not give him up. The sacrifice must proceed.
provide an alternative human, and I may release him. Nie sprzedam swojego towarzysza. Before I take you as well. I didn't want to do it. She made me. What is your problem? Teraz musimy zgonić dzieciaka także. To chyba nie jest trudne. O ty, magu jeden. Tak to się robi. Gdzież tu dzieciaku? O, dzieciaku. Tu. Spokojnie. Zaraz pójdziemy, tylko tu odkopię. Co tutaj znajdziemy? Sam na klucz. Kolejna, jak miło. Dobra, tu nie ma jakiegoś skarbu. Dodatkowo. Chyba nie. Dobra. Musimy zaczekać na dzieciaka. Okej, chodźcie. O, kolejna kasa. Jeszcze więcej kasy. Jak miło. Możemy iść dalej. No tutaj akurat już będziemy mieli najazd hobbesów, więc trzeba bardzo dobrze pilnować się. Dzisiaj. Dobra, zanim cokolwiek, bierzemy kolejną. Czasem wołać w swoją mamę, ty już nie masz mamusi. Masz tylko babcię. Jezu, co za dziecko. Dzieciak, chodź tu. No, chodź tu. Mommy! Did you kill all the Hobbs? This place was full of them. Hero, your will energy is low. Jezu, co on się boi tego bandyty? Jeden. I nie już. Zrobiłem tego. A już chyba sobie kojarzę, co było. Dobra. Zostaw
dzieciaka. Wy sobie poczekacie tu. Ja was tu leczę. Jezu, jest kabel znalazłem. Nity. Dokować każdy mój cios. Dobra. Chodź tu, dzieciaku. Dlaczego się boi? Hero, your will energy is low. What's that? No się chyba przetrzyma, to boi tego. Chyba się boi tego całego bandyty. Głupi dzieciak. Here's where we split up. Hand over my share of the gold, and I'll be on my way. 300 should do it. You did get me out after all. Tak, masz tu 300 złotych. Pleasure doing business with you. Dużo dostaliśmy. Dużo dostaliśmy tam z punktów. Dobra, bardzo dobrze, bo ja tu trochę zmanowałem przy kadzieży. Ale co tam, się udało, zyskaliśmy trochę dodatkowego doświadczenia. Także więc jest pięknie. Wiem, gdzie jest chata twojej babci, chudź dzieciaku. You're not gonna leave me with her, are you? You think the nymph was bad. My granny is worse. Whose idea did you think it was to go into those caves in the first place? Well, I'm not standing for it much longer. First chance I get, I'm out of here. I'll have to pick up a few things first, though. I suppose you want your reward. Don't tell her what I said, though. Come on. Okay, nie powiem twojej babci. Dobrze sobie zbierz, co? We made it. Go and see if Granny's there. Oh, thank you for returning my grandson, Hero. James, come here and give your granny a hug. Jezu, łeb Hobbesa dostałem. I masz te doświadczenia. Hey, what's going on? I demand you stop right now. I have chores greeting. Why are you running away? James, come here and give your granny a hug. Wiesz co, babciu? Nie chcę ci nic mówić, ale cię chyba wystawi ten dzieciak. Także wiem. Ah, I've been hearing about you. Hi! Najwyżej masz swoją nauczkę. Za to, że chciałaś jakoś swojego dzieciaka wystawić, czy coś? Dobra, udajmy się do gildii bohaterów, gdzie będę mógł wykorzystać doświadczenie w kupieniu kolejnych głupich rzeczy. Mianowicie w sile coś. Bo w sumie już moja postać jest dość wysoka, jak widzicie, nie wiem. Znaliśmy jakąś wysoką postać, to sobie... O, mamy tutaj. Jak widzicie, trochę moja postać jest już wysoka. Potem są jakieś takie akcje, że naprawdę jesteśmy tak wysocy, że muszą nas patrzeć z dołu. Dobra. To w końcu trzeba zrobić Space Marine. Dobra, ciała. Zdrowie na pewno. Odporność nie co zostawię. Umiejętności, tu bym chciał. Prędkość. Dobra. Teraz tak. Trochę magii trzeba zainwestować, to jest pewne. Dobrze. Lepszą tak chcę mieć. Dobra. Otoczenia. To jest spowolnienie czasu nie mogę. Zapięcie ataku. A, tutaj jest boska fuja piekielny gniew.
To są najlepsze czary. No w sumie według mnie najlepsze chyba podejściem jest ten piekielny gniew, bo zobaczcie takie... To jest dobry efekt. A to może kiedy indziej kupimy. Dobra, mamy więcej zdrowia, więcej many. To nam się przyda w zadaniu. A dobra, będę musiał kończyć tutaj odcinek. I najwyżej będziemy się widzieć tutaj gdzieś. W sensie mojej szczęście będę, ja się raz to powtarzał w takim sensie, że będę miał przerwy, więc no cóż, może być różnie. Bo tutaj niestety to trzeba przejść za jednym razem. Ale dobra, ja najwyżej dojdę do tego miejsca, żebym miał, blisko do siebie. Nic nowego. Biegam sobie. Dobra, ja tutaj sobie dojdę. I tu będę kończył odcinek, także żegnam się tutaj z wami. Na razie. Cześć.